My się tu zastanawiamy, czy Polska ma być partyjna czy obywatelska, a ja się w ogóle zastanawiam, czy ta Polska w ogóle za parędziesiąt lat jeszcze będzie. Chodzi mi o konkretnie o ten kryzys demograficzny, który mamy w Polsce, który mamy w Europie. Co pan o tym sądzi, o tym problemie? Czy jest bardzo poważny? Jakie ma przyczyny? Co można poradzić? No bo... Przyczyny są na pewno różnorodne. Ja bym... Co? Nie, to wie pan, wcale nie gwarantuje niczego. Wcale niczego nie gwarantuje i podam przykład w takiej sytuacji, że pewne zabiegi nawet takie niczego nie gwarantują. Po wielkich odkryciach geograficznych w XVI wieku, kiedy została Ameryka Południowa tam przez Hiszpanów ujarzmiona, to ci hiszpańscy tam plantatorzy, gubernatorzy próbowali, jak to się teraz nazywa elegancko, produktywizować Indian. To znaczy łapać ich i zatrudniać na plantacjach, żeby tam pracowali na plantacjach. Niestety z tymi Indianami to nie wychodził ten eksperyment. Oni uciekali, umierali, nie chcieli pracować i to żadnego pożytku z nich nie było, więc potem plantatorzy wpadli na pomysł, żeby murzynów z Afryki sprowadzać i to się udało, ten eksperyment się powiódł. Ale jezuici, którym los Indian trochę leżał na sercu, przynajmniej niektórym, zorganizowali w Paragwaju takie, dzisiaj byśmy to nazwali wsie chronione. Wtedy się nazywało redukcje paragwajskie. Redukcje paragwajskie to były takie samowystarczalne ekonomicznie wsie, w których ci Indianie mieszkali i nie byli tam tak uciskani przez tych plantatorów. No i jeden problem był, bo tam te wsie były ekonomicznie samowystarczalne i tak dalej, ale jeden problem był, że tam ci Indianie się nie chcieli rozmnażać, tak jak w niewoli zwierzęta w ogrodzie zoologicznym. No i jezuici wpadli na taki pomysł, bo też się troskali, tak jak tu pan mówi, że wpadli taki pomysł, bo tam wszystko było, życie było uregulowane trochę jak w klasztorze, trochę jak w obozie, także wszystko na godziny było. Wpadli na pomysł, że tam pobudka była powiedzmy w 5:30, ale przez pół godziny jeszcze nie trzeba było wstawać. I to też nie pomogło. I to też nie pomogło, więc nie wszystkie. Ja bym chciał wskazać na jedną, no teraz to jeszcze są takie dodatkowe elementy, które mogą rzeczywiście, moim zdaniem, bardzo poważnie zagrozić. To tak niby śmieszne, ale to może bardzo poważnie zagrozić demografii w Europie i w Ameryce Północnej. Te wszystkie odloty z molestowaniem kobiet. No jak to jeszcze pójdzie krok dalej, to mężczyźni po prostu stracą pociąg do kobiet. No, zbliżenie się do kobiety będzie się łączyło z bardzo poważnym ryzykiem. No to różne zboczenia się rozwiną wtedy, ale to się oczywiście będzie musiało odbić na demografii. Ale nawet nie o tym chciałem mówić. Otóż, bo to jeszcze inna przyczyna jest, na co wskazał taki Francuz starszy w epoce Kongresu Wersalskiego, konferencji wersalskiej w 1919 roku. Adam Grzyma-Siedlecki w swoich pamiętnikach wspomina, taki rentier, starszy Francuz, no Francuz to wiadomo tam, ne? No i któregoś dnia siedzieli tam w bistro i wieść, tam ktoś przyniósł wiadomość, że w jednym z kabaretów paryskich dają numer, w którym występuje kobieta, tancerka całkiem naga. I ten Francuz strasznie się zmartwił. Mówi tak do Grzymały-Siedleckiego, a ten to relacjonuje, to rozmówi, mówi, proszę pana, to bardzo niedobrze. To bardzo niedobrze. Tak przyzwyczają mężczyzn do kobiecej nagości, że mężczyzna straci pociąg do kobiety. I to widać w tym narastaniu tych takich zboczeń, to rzeczywiście coś w tym jest. Ale nie o tym chciałem mówić. Przyczyną zapaści demograficznej w Europie i w Ameryce Północnej
są ubezpieczenia społeczne, na co wskazał taki amerykański laureat Nagrody Nobla z ekonomii, on się nazywa Gary Stanley Becker. Dostał Nagrodę Nobla z ekonomii w 1992 roku za udokumentowanie spostrzeżenia, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, nawet jak sobie nie zdają z tego sprawy. I między innymi na przykładzie ubezpieczeń społecznych to zilustrował. Otóż rodzina spełni bardzo wiele ważnych funkcji, między innymi funkcję ekonomiczną. W rodzinie z pokolenia na pokolenia gromadzony jest majątek i w rodzinie rodzą się dzieci, jak sama nazwa wskazuje, rodzina, prawda? W rodzinie rodzą się dzieci, które w normalnych warunkach są traktowane jako inwestycja. Dlatego, że sytuacja ludzi starych zależy od tego, po pierwsze, czy mieli dzieci, po drugie, co te dzieci umieją i czy mają jakieś umiejętności przydatne w społeczeństwie i po trzecie, jak zostały wychowane, czy w duchu odpowiedzialności, czy nie. I ludzie na ogół przywiązywali dużą wagę do tego, bo to jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Jeżeli nie zwracali uwagi na wychowanie dzieci, no to potem krwawymi łzami płakali i to każdy widział pod kościół i torba i kij, prawda? Więc przywiązywali wagę do tego. Ubezpieczenia społeczne rozerwały ten związek, dlatego że sytuacja ludzi starych przestała zależeć od tego, czy mieli dzieci, co te dzieci umiały, jak zostały wychowane, tylko od wysokości składki emerytalnej. Co więcej, ta wysokość składki emerytalnej zaczęła kolidować z kosztami wychowania i wykształcenia i wychowania dzieci, posiadania w ogóle i tak dalej. Co więcej, państwo, któremu zależało na tym, żeby jak najwięcej pieniędzy wpływało do systemu, wychodziło naprzeciw tej obawie czy tej niechęci do posiadania dzieci, bo dzieci przestały być inwestycją, dzieci stały się obciążeniem. Ludzie zaczęli unikać posiadania dzieci i państwo mówi, nie chcecie mieć dzieci, to dobrze, to będziecie mieli tu środki antykoncepcyjne, a jak już tam one zawiodą, to jeszcze aborcję zalegalizujemy i wszystko okej. Abyście tylko płacili do systemu. No i dobrze, ale po 50 latach nagle się okazało, że w społeczeństwie gwałtownie rośnie odsetek ludzi starych, z którymi nie bardzo wiadomo, co zrobić. No, a ponieważ gwałtownie rośnie odsetek ludzi starych, to pogarszają się proporcje wewnątrz systemu. W latach 60. w Polsce na jednego beneficjenta systemu przypadało 7 wpłacających. W tej chwili już niecałych 2. Niecałych 2. No i składka emerytalna rośnie coraz bardziej. Już przekracza 50% dochodu. Jak przekroczy 55% dochodu, to jest to prawie pewne, że młodzi ludzie teraz już głosują nogami. Wyjeżdżają, prawda? A to, że się zbuntują, powiedzą, do diabła z tymi starcami wampirami, nie będziemy się tu dla nich poświęcali. I w katolickim kraju może pojawić się masowe poparcie dla legalizacji eutanazji. Bo aborcja i eutanazja to są dwie strony tego samego medalu. Tego samego. Tylko one nie pojawiają się jednocześnie. Jedna wcześniej jest widoczna, a druga dopiero później. Ale to jest ten sam medal. Więc jeżeli chcemy tutaj, to powinniśmy zlikwidować przyczynę. Bo walka ze skutkami, no niestety rząd obecny, Mateusz Morawiecki zapowiada jeszcze dalsze programy rozdawnicze. Proszę zwrócić uwagę, program 500+, który ma na celu tu poprawę tego. Jeśli potraktować go, bo można go od bidy potraktować tak, w kategoriach zwrotu podatku, no bo skąd rząd ma pieniądze? No najpierw musi wziąć, potem musi rozdać, prawda? Więc to można znacznie prostsze rozwiązanie.
żeby tego podatku w ogóle nie pobierać i nie zwracać, bo to, ale proszę zwrócić uwagę, jakie rozwiązania preferuje rząd. Takie, które sprzyjają rozrostowi biurokracji, bo najpierw jedna grupa musi pobierać te pieniądze, a druga musi je rozdzielać. Jak gdyby po prostu nie pobierać tego podatku, no to żadna grupa by nie miała zatrudnienia przy tym. Ale byłoby taniej. No ale byłoby taniej, ale ludzie by nie byli wdzięczni, że rząd im coś dał. No to tak, efektu psychologicznego. Proszę? Proszę pana, nie ma takiej części. Każda, każdy człowiek. Tak, ale to wie pan, no to wszystko jedno. Funkcja fiskalna podatku dochodowego jest bardzo niewielka. Jest bardzo niewielka, jak państwo wiecie, to ona nie przekracza tam 20 paru %. Natomiast większość wpływów budżetowych bierze się z podatków pośrednich, które płaci każdy, kto coś kupuje. Każdy, kto kupuje chleb, kiełbasę, jajko, wódkę i tak dalej, płaci benzynę, płaci, nawet jak sam nie ma samochodu, to jak jeździ autobusem czy czymś, to płaci w kosztach biletu podatek akcyzowy na benzynę. Więc podatki pośrednie płaci każdy, każdy konsument. Więc nie ma ludzi niepłacących podatków. Nie ma takich ludzi. Zamiast zatem im odbierać najpierw w podatkach, no najgorsze jest jeszcze co innego, że te programy rozdawnicze są realizowane za pieniądze pożyczone. Bo wprawdzie pan Mateusz Morawiecki się przechwalał, że mamy nadwyżkę budżetową, ale to nieprawda. Mamy tylko niższy deficyt budżetowy od zakładanego w ustawie budżetowej. Ale on jest na poziomie tam 32 miliardów złotych, jeśli dobrze pamiętam. To znaczy, a koszty programu 500+ to jest 24 miliardy. To znaczy, że ten program jest realizowany za pieniądze pożyczone, które kiedyś trzeba będzie oddać. I na czym polega rzecz, że kto będzie oddawał? Ano te dzieci i ich dzieci, bo dług publiczny, to się składa, te deficyty się kumulują w dług publiczny, powiększa się z szybkością około 5000 zł na sekundę. To, że się powiększa z szybkością 5000 zł na sekundę, to znaczy, że my go nie spłacamy. My go tylko obsługujemy. I jaka jest dynamika? To tak warto porównać, jak to wygląda. Otóż w 2014 roku prezydent Komorowski podpisał taki program, 10-letni program modernizacji sił zbrojnych. I państwo miało przeznaczyć na to, czy przeznacza na to w tym programie 140 miliardów złotych. 10 lat, średnio 14 miliardów złotych rocznie. Tymczasem w roku 2012 koszty obsługi długu publicznego roczne przekroczyły 43 miliardy złotych. W 2013 50 miliardów złotych. To są takie proporcje, żeby mieli jasność, jakim to brzemieniem się nakłada. Więc, ale druga rzecz, no rząd preferuje takie rozwiązania zamiast prostszych, to bardziej skomplikowane, bo musi nakarmić swoje zaplecze polityczne. A jak przecież żaden przywódca partii z własnej kieszeni tych pieniędzy nie wyciągnie, więc musi im zapewnić możliwość dojenia Rzeczypospolitej. To on jest też zakładnikiem tego zaplecza politycznego. To jest element niestety państwa partyjnego, że ono się staje takim, przekształca się, jak się tego nie hamuje jakimiś sposobami, właśnie takim pilnowaniem, żeby państwo było minimalne, to zaczyna to państwo się przekształcać w żerowisko takie. Niczym już nie hamowane. No i to albo tam nie ma na to sposobu, bo inne państwa są bogatsze,
a państwa biedniejsze, to nie mają już z czego, to muszą wpychać obywateli swoich. Państwo, rządy kupują spokój społeczny i nawet pewne formy społecznego zadowolenia za cenę sprzedaży tych samych ludzi w niewolę, coraz głębszą niewolę lichwiarskiej międzynarodówki. I to, gdyby tak postępował człowiek prywatny, że na przykład no, prowadzi hulaszczy tryb życia i trwoni majątek własnych dzieci, no to byśmy powiedzieli, a to łajdak. Nie, w ogóle byśmy nie chcieli z nim żadnych stosunków mieć towarzyskich, ani tam. Natomiast jak rządy to robią, to mówimy, o, one wrażliwe społecznie są. No. I dopóki nie zrozumie, proszę bardzo. To, że jest sposób na te bąbelki. No. No. A to jak geologowie obliczyli, to Suwalskie i okolice to mają skarby rzędu bilionów dolarów. Jesteśmy podobno profesorowie od geologii, którzy w ciągu iluś tam lat badali. Jesteśmy Kuwejtem Europy. Co do Europy. Mamy takie pierwiastki, które tylko ma Polska i Chiny. Kiedy, czy w ciągu 10, 15, 20 lat, czy to się zacznie, uruchomi się, żeby to wydobyć? Proszę pana, jeśli nawet to prawda, ja nie bardzo w to wierzę, w te skarby, bo to wie pan, profesorowie to też mają rozmaite odloty, ale powiedzmy, że to prawda. Powiedzmy, że to prawda. No to Polska 312 tysięcy kilometrów kwadratowych obszaru zajmuje. W proporcji do obszaru lądów na świecie to jest niewielki ułamek. Rosja zajmuje 1/6 powierzchni lądów na świecie, więc chociażby z takiej proporcji, no pierwiastków tam schowanych różnych, to cała tablica Mendelejewa tam jest. No i co? Co z tego wynika? W Rosji przecież, wie pan, w porównaniu chociażby z takim Hongkongiem, gdzie żadnych bogactw mineralnych nie ma, bo skąd to kawałek skały wystaje z morza, to Rosja to jest, wie pan, bida. Już nie mówię tam za czasów stalinowskich, ale teraz nawet, kiedy tam trochę się poprawiło, bo trzeba przyznać, że się poprawiło w stosunku nawet do tego, co było za Jelcyna. No opowiadał mi taki mój znajomy francuski dziennikarz, jak był w Rosji gdzieś na początku lat 90. zaraz jak Rosjanie wycofali wojska z NRD i z Polski. Opowiadał mi, co widział na takim wielkim lotnisku wojskowym pod Moskwą. Wielkie lotnisko wojskowe, które było zastawione namiotami, to w rosyjskim klimacie w zimie, nie w naszym. I tam ci oficerowie i ci podoficerowie z rodzinami tam koczowali na tym lotnisku, gdzie nie było żadnych, prawie żadnych urządzeń sanitarnych. No w ogóle straszliwy prymityw. Mało tego, dlaczego się w Rosji, jeszcze w Związku Sowieckim, dlaczego Związek Sowiecki tak w połowie lat 80. poszedł na porozumienie z Amerykanami i się ewakuował tutaj ze środkowej Europy. Przecież nie dlatego, że ktoś go zawojował, bo ani jeden strzał nie padł. Proszę sobie przypomnieć taką sytuację. Mocarstwo światowe, które miało ambicje rządzić całym światem, ale zatrzęsła się ziemia w Armenii. Tam chyba 84 rok. Nikt nie bombardował linii kolejowych, tam dróg, nic się nie działo. Nie niszczył urządzeń, tam sieci energetycznej, nic. Zatrzęsła się ziemia tam w Armenii. I mocarstwo światowe nie potrafiło wysłać czołówek medycznych do tych miast,
które zostały dotknięte trzęsieniem ziemi. Pierwsze czołówki medyczne, jakie dotarły do miast armeńskich, to były holenderskie, nie sowieckie. No to dla każdego było widoczne, że no to dalej już tak daleko nie zajedziemy. Już coś trzeba tutaj zrobić, bo dalej nie zajedziemy.